Totalnie Was witam. Słuchajcie, dzisiaj ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy, w którym zagra Lech Poznań z Fiorentiną i jest to naprawdę dla nas, dla Polaków, no totalnie mecz szczególny. Słuchajcie, Lech Poznań, który składa się z takiego kręgosłupa, Bednarek, Milić, Salamon, Pereira, Karström, Kwekwili, Skuraj, Marchwiński czy Iszak. Przypuszczalnie tą jedenastką, kogoś nie wymieniłem chyba, no było. W każdym razie, prawdopodobnie tą jedenastką dzisiaj trener Wadebron wyjdzie na mecz z Fiorentiną, ale co jest ważne, ja osobiście na przykład nie byłem nigdy fanem Lecha Poznań, gdyż jestem z Warszawy, sympatyzowałem zawsze od dziecka Legii, ale jest jedna totalnie rzecz, która mnie wkurzała, a mianowicie to takie kibicowskie animozje, no, udziela mi się to, że sobie wchodzę na Facebooka, czy tam jakieś inne portale społecznościowe, na przykład na YouTubie i czytam, jak oni sobie, jak się obrażają jedni na drugich. Nie, słuchajcie, to jest mecz, niemalże mecz reprezentacyjny. Może przesadzam, nie? Ale skoro gra polska drużyna w ćwierćfinale, bo nawet tych trzecich rozgrywek europejskich, no to jest to dla nas w Polsce piłkarskie święto. Ja osobiście, nawet jako, że jestem warszawiakiem, jestem totalnie dumny z tego, że mamy polską drużynę, która gra w ćwierćfinale tych rozgrywek. Czego bym oczekiwał? Również oczekiwałbym od kibiców Wisły Kraków, czy Lecha Poznań, Arki Gdynia. Tego, gdyby na przykład mój klub, jakikolwiek z Warszawy, też gdyby grał w pucharach, oczekiwałbym kulturalnego dopingu z ich strony, bo to przecież o to chodzi. Od dziecka, może tak, jako kibic Legii zdarzało mi się chodzić na mecze Legia Widzew 96-97 rok. Byłem świadkiem tych dwóch spektakularnych porażek Legii na Łazienkowskiej. Byłem wtedy praktycznie dzieciakiem, miałem chyba 13-14 lat. No udzielały mi się te stadionowe animozje, jak tam kibice Legii krzyczeli w jedną stronę. Słyszałem, jak Widzew krzyczał w drugą stronę. I przecież w ogóle na dużo na mecze chodziłem, więc troszeczkę tego się nasłuchałem. Ale przeważnie wracałem do domu i się zastanawiałem, dlaczego tak się dzieje. Czemu Polacy, którzy są po jednej stronie stadionu i Polacy, którzy są po drugiej stronie stadionu, pomijam mecze międzynarodowe, czemu nawzajemnie się obrażają? Czemu Polacy zawsze muszą stać przeciwko sobie, ponieważ ktoś jest z innego miasta albo no, bo ktoś kibicuje innemu klubowi? No jest to logiczne, chyba że 80-90%, nie znam dokładnie tej statystyki, ludzi kibicuje klubowi ze swojego okręgu. Mój stary jest z okolic Przedsławia, Mielca, więc tam się kibicował Stali Mielec, też byłem parę razy. Mam znajomych, mieszkałem w Gdyni, o którym sobie też nagram o Arce Gdynia za kilka dni filmik, bo no dobra, nagram sobie filmik o Arce Gdynia. W każdym razie też nauczyłem się chodzić na Arkę i mega pokochałem ten stadion, pokochałem ten klub, pokochałem to miasto, bo przecież to jest fantastyczne miasto do życia. Też chciałbym się zastanowić, może kiedyś tam by się udało wrócić. W każdym razie, słuchajcie, mimo wszystko Lech Poznań dzisiaj rozgrywa... Aha! Nie zagra Bartek Salamon, jednak UEFA go zawiesiła. Nie będę się nad nim znęcał, wiadomo co się stało. Więc dramatyczna sytuacja tego zawodnika, no i też przykra sytuacja kadrowa klubu. Zastanawiam się, kim będą w stanie go zamienić. To trochę nie mój problem, to jest problem trenera Wanderroma. Jedyną rzecz chciałem powiedzieć, że jeżeli to możliwe, wspierajmy dzisiaj piłkarską, poznańską Lokomotywę, bo warto. Fajnie, gdyby ograli Fiorentinę i zagrali na przykład później z Belgami w półfinale, ale do tego jeszcze droga bardzo daleka. Niemniej, co chciałem powiedzieć, że oczekuję tej godziny, o której dzisiaj w ogóle mecz jest. Momencik. Okej, dobra, mecz jest rzeczywiście dzisiaj o godzinie 21, sprawdziłem. Transmisja portal Viaplay oraz dzięki Bogu TVP Sport. Także wszyscy będą mogli obejrzeć ten meczek w telewizji lub za pomocą internetu. Teraz troszeczkę wiadomości co do tego spotkania. Momencik. Dobra, tak patrzę, w sumie z newsów to nie ma za dużo rzeczy związanych z tym meczem jeszcze, jak to nagrywam. Natomiast jest ciekawy artykuł o Bartku Salomonie, jednak przeczytam. Słuchajcie, za stroną flashscore.pl czytamy: Bartek Salomon nie zagra, zawieszony przez UEFA nie zagra w spotkaniu z Fiorentiną. Obrońca Lecha Poznań Bartek Salomon nie został zawieszony przez UEFA na 3 miesiące i nie zagra w czwartkowym spotkaniu Ligi Konferencji z Fiorentiną. O sytuacji zawodnika poinformowali przedstawiciele klubu w mediach społecznościowych. To, że tydzień próbka A, to już wiemy. Słuchajcie, jeszcze jest ważna rzecz, a propos Bartka Salomona. Okazało się jednak, że UEFA postanowiła podjąć inną decyzję i zawiesiła zawodnika w dniu meczu z Fiorentiną, w którym prawdopodobnie wystąpił w wyjściowym składzie oraz
defensor nie będzie mógł grać i trenować przynajmniej przez 3 miesiące. Klub odwołał się od tej decyzji, ale to raczej nie wpłynie na jego dzisiejszą sytuację. I jest oficjalne stanowisko Lecha Poznań. Lech Poznań trzymał przed chwilą decyzję UEFA o zawieszeniu Bartka Salomona. Salomona na 3 miesiące. W czasie zawieszenia obrońca nie może brać udziału w meczach oraz treningach i jako klub zdecydowaliśmy o odwołaniu się od tej decyzji. Jest to niewątpliwie sytuacja bardzo trudna dla klubu oraz tego zawodnika, no ale my nic nie możemy zrobić. Dobra, słuchajcie, nie będę się specjalnie rozwodził. Postaram sobie dzisiaj albo jutro nagrać filmik o Arce Gdynia, bo jest to klub dla mnie również szczególnie bliski. Natomiast w miarę możliwości kibicujmy dzisiaj Lechowi, bo po pierwsze, duma dla Polaków, w sensie, że ktoś gra w ćwierćfinałach, punkty dla rankingu, no i kurczę, i jeszcze raz duma i chwała im za to, że tak daleko zaszli, no. Tylko też, jeżeli chcą kontynuować tą tradycję oraz pasmo sukcesu z tego sezonu, ważne jest też, żeby zająć przynajmniej trzecie miejsce w lidze i również w przyszłym roku zagrać w lidze konferencji. Ale liga to już jest totalnie inna sprawa, tu się w ogóle nie będę odzywać. To jest ich problem, jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o sprawy ligowe. Jeśli chodzi o mecze pucharowe, trzymam i mam nadzieję, że bardzo dużo Polaków dzisiaj trzyma kciuki, bo jest za co, jest za kogo i jest to niewątpliwie duży sukces polskiego klubu. Cieszę się, naprawdę cieszę się, że to się dzieje. Mam nadzieję, że znowu nie będziemy musieli czekać 30 parę lat na ćwierćfinał, albo nie będziemy musieli czekać przynajmniej znowu kilku lat na to, żeby polski klub w ogóle zagrał na przykład jesienią, już nie wspomnę nawet o rundzie play-off na wiosnę. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszonka. Hej, pa, pa.